Powiem wam szczerze, że sam się tego nie spodziewałem. No ale cóż, witajcie. Z tej strony znowu Starkey, a oto wielki powrót Sekiro. Po dosyć długim czasie przerwy jestem w stanie powiedzieć, że jestem gotów na to, by próbować sprostać wyzwaniu gry ponownie. Jednak niestety przez moje ostatnie podejście do gry, gdzie tam po ukończeniu serii dalej sobie grałem, ćwiczyłem, praktykowałem, mogę powiedzieć, że byłem na tyle, jakby to najłatwiej określić, rozproszony tym wszystkim, że... No wykorzystałem zapis ten, który był na serii. Przeszedłem grę. Zrobiłem chyba najgorsze zakończenie, jakie istnieje. Więc w dniu dzisiejszym oficjalnie rozpoczynam drugi sezon Sekiro. Gramy od początku, rzecz jasna. I tym razem spróbuję wam pokazać, czego się nauczyłem, chociaż dalej będę prawdopodobnie wielką, nieogarniętą lałą. Ale dobra, nowa gra. I ponownie, podobnie jak ostatnio, radzę przeminąć intro, jeśli jesteście czuli na takie dosyć drastyczne sceny. Jeśli nie, to oglądajcie. Japan was consumed by a perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashina. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, starving wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly, and indeed, went on to become a master shinobi. Listen, wolf. You must never forget the Shinobi Code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf? Ten oto sposób oczywiście prezentowało się intro. After Ishin's coup, the Ashina clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. Oczywiście, jako że grę znam, to możecie się spodziewać, że często nawet jakieś takie trudniejsze rzeczy czy coś będę wykonywał łatwiej,
będę wiedział co i jak, nie będę aż taki zdziwiony, aż taki zdezorientowany. Chociaż podkreślam, ja to ja, dalej mogę nic nie potrafić. A cała moja umiejętność opiera się na tym, że po prostu grę, no po części znam, bo nie będę ukrywał, jakoś tak strasznie dokładnie się nie zajmowałem zwiedzaniem pobocznych lokacji i wszystkiego. Pewnie wiele rzeczy też pominąłem, no ale... Tak więc, pozwólcie, że tym razem nie będę się zagłębiał jakoś w szczegóły. Czytać będę się starał jakieś takie istotniejsze rzeczy, ale nie wszystko. Także macie, sami czytajcie tym razem, bo jakoś mi się nie chce. Poza tym nie będę ukrywał, jestem tak trochę pośpiechu. Po prostu dzisiaj jest trochę taki luźniejszy dzień, to zdecydowałem się spróbować wrócić do nagrań jakichkolwiek. Jednakowoż nie znaczy to, że już mam luz i w ogóle, że mam czas. Rozumiecie, po prostu wyjątkowy jest dzień, w którym ilość moich obowiązków jest mniejsza niż za dużo, żeby cokolwiek móc zrobić. Jest na pograniczu, może znajdę 5 minut na coś niewielkiego. No, tak więc mogę wam szczerze powiedzieć, że wraz z tym, im bardziej grałem, tym bardziej zauważyłam wiele moich błędów. Zauważyłam wiele takich oczywistości, takich rzeczy, których nawet bym się nie spodziewał, tak szczerze. Podsłuchiwanie. Z moich obserwacji może wynika szczerze, że nie tylko czasami te podsłuchiwania dają nam nowe opcje związane z... no powiedzmy właśnie z informacjami na temat lokacji czy sposobu dostania się gdzieś, ale zdarzają się nawet momenty, w których dzięki takiemu podsłuchaniu możemy poznać nowy dialog, odblokować sobie jakąś całkowicie nową rzecz. Niejednokrotnie to akurat z... powiedzmy, informacji od moich znajomych, odblokować sobie całkowicie inny sposób rozwiązania czegoś. Bądź możliwe, że nawet zakończenie, aż tyle to nie pozwalało mi spoilować. Ale dobra, wspinamy się po raz kolejny. To jest trzeci raz, kiedy w ogóle zaczynam grać w Sekiro. I miejmy nadzieję, że drugi, kiedy je ukończę. You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then. Tak swoją drogą, póki jeszcze jest wolniejszy moment. Napiszcie proszę. Jaki język byście woleli? Oczywiście mówię o języku mówionym. Chcecie, by dalej został angielski, czy może przejść na oryginał w japoński? Osobiście grałem sobie na japońskim, ale teraz mam angielski, gdyż ostatnio pamiętam, że ktoś mnie prosił o angielski, więc przełączyłem z powrotem. As you command. No i tak swoją drogą, nareszcie mi się achievementy odblokowały. Wy co prawda nie widzicie, ale mój cel to też właśnie będzie zdobyć jak najwięcej achievementów. No i mamy nareszcie swój miecz, swoje dziabadło.
narzędzie mordu, jak zwał, tak zwał. I zaraz zniemy jeszcze kilka innych cennych przedmiotów. Loyal Wolf, I see you are wounded. I have something that may help. It is a special gourd of medicinal waters. Use it to heal your wounds. My lord. Now then, were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now, we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. No i właśnie, informacje, tutorial, niestety nie da się ich wyłączyć. No i mamy Astusa 2.0, jak zwykłym to nazywać. I mogę szczerze powiedzieć, że z tego, co tutaj obserwuję, zauważam teraz tyle tutaj takich, jakby to najprościej nazwać, odniesień do tego, co później będzie, czy tam zrozumienia na wydarzenia, które będą w późniejszym etapie dopiero nam wytłumaczone, że... Mam nadzieję tylko, że nie pomylę sobie sterowania, bo ostatnio dużo w Mroczne Dusze pogrywam. No a ostatnio w Sekiro grałem... Już w sumie nawet nie pamiętam za bardzo kiedy. Dobra. Tutoriale będę pomijał. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tym razem spróbuję grać bardziej jak skrytobójca. Mniej jak wojownik. Oczywiście mówię częściowo, bo... Nie zawsze będzie to możliwe. Jednak zając moje możliwości, to też często narobię niepotrzebnego hałasu wszędzie i... no. Kiedyś wydawało mi się to wszystko trudniejsze. No ale dobra. I tak, namierzanie. Zapomniałem, że tego też muszą nauczyć. Jakie to przyjemne. Jak odbić cios. Prawda, wiem, że są sytuacje, w których odbić ciosu nic nie da. Trzeba się po prostu skupić na... tamtej sytuacji, dajmy na to rzeczach ważniejszych typu. Zbicie najpierw życia czy coś. A w ogóle chciałbym sprawdzić jedną rzecz. O! Czyli się da! No. Czuję się normalnie jak prawie każdy gracz, który testuje wszystkie możliwości, które zna z późniejszych etapów zbyt wcześnie, w momencie kiedy jeszcze się po prostu tego nawet nie uczę. Oponent, na którym... chyba się wyjątkowo nie męczyłem ani trochę. Jedyny miniboss, bądź boss, w zależności od tego, jak go traktować, to naprawdę nie sprawił mi żadnych problemów. O, walki za nami oczywiście. No, nie wiem za bardzo, co mam mówić, bo jednak obawiam się, że moje słowa mogą... no, mogą za dużo zaspoilować z tego, co sam odkryłem z późniejszych etapów, czegoś, czego po prostu jeszcze nie miałem okazji wam przedstawić. Ale jak na razie widzę, że moje wspaniałe możliwości bitewne dalej pozostały na podobnym poziomie. Czyli, że jeszcze coś pamiętam ze starych czasów. Też stare to też trochę pojęcie względne. Ze starych czasów dla mnie to jest moment, kiedy dopiero złapałem prawdziwy rytm Sekiro. Przez Sekiro oczywiście mam na myśli grę, nie naszą postać, gdyż dla tych, którzy nie znają, to taka ciekawostka. Pewne postacie nazywają nas Sekiro, co utwierdziło mnie w mojej tezie, że właśnie tak będą nazywać naszego bohatera. I ponownie wspomnę, Sekiro to bodajże jednoręki wilk czy coś takiego z japońskiego, więc no, nazwa jak najbardziej adekwatna. Mm-hmm.
Ej, szkoda, że cała gra nie ma takich łatwych oponentów. W takiej sytuacji to może nawet byłbym w stanie ją ukończyć bez większych frustracji, problemów. Czy powiedzmy momentów zwątpienia w swoje możliwości. Nie, nie odpuszczę, nie odpuszczę. Tu jest znajdźka, ja chcę znajdźkę. Tylko granulki. Zwane pastylkami, zwane tabletkami, zwane tym czymś, od czego bohater się uzależni, kiedy tylko zacznę tego zażywać. Pozdrawiam Helga. Znowu zaczynam trochę za dużo gadać. Względem tego, że jednak są znaczne upały. Ja nie mam czasu i w ogóle nie powinienem się chyba skupiać na gadaniu, tylko bardziej na tym, żeby grać. Now let us leave this place. Yes, my lord. Super, hałasy za oknem znowu się pojawiają. A, zapomniałem jeszcze pogadać, rzecz jasna. Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire. Whatever I desire? That's the wolf I know. My lord. Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward then. Kuro. Bardzo charyzmatyczny człowiek, powiedzmy sobie szczerze, że podczas mojej przygody z Sekiro zdążyłem go polubić. Ale nie tylko jego. Ogólnie mogę powiedzieć szczerze, że bardzo polubiłem świat tej gry i w ogóle wszystko moim zdaniem jest no chodzącym dziełem sztuki. Prawda, znam gry lepsze, żeby nie było, ale tak czy jak wśród gier, które ja mam, darzę sympatią wielką czy coś, Sekiro jest wysoko umiejscowiony. A na pewno wyżej od Alexa, dla tych wszystkich, którzy ciągle o nim marudzą. Lord Genichiro. Thank you. Leave this to me. So the noble shinobi stands in our way. Powiem szczerze, będę się starał wygrać. Wygram to fajnie, nie to przeżyję. Tak, na pewno. Już widać, jak wspaniale sobie radzę. No, i na tym by było. I dla chętnych mogę wam powiedzieć, że widziałem, co się stanie, jeśli się go pokona po prostu. Będzie mówił, że nie może przegrać i w ogóle. Nagle przecież Shuriken go odbijemy, a ten wstanie i odetnie nam i tak rękę. Także wielkiej różnicy nie ma. Nie wiem, czy są jakieś różnice poza tym. The divine heir will be coming with me. No i wilczek został sobie sam, zostawiony na pastwę losu, bez ręki, po to, żeby umrzeć. Niestety, Genichiro jeszcze nie wie, że niestety jego plany się nie udały. W sumie, nie wiem, czy taki sposób narracji momentalnie nie jest, powiedzmy, zbytnio nie na miejscu, głupi, w ogóle czy mi coś nie udaje. Ale nie będę się nad tym jakoś szczególnie zastanawiał, bo na obecny moment spotykamy rzeźbiarza. Trochę tak naprzód wyskoczyłem, ale tak czy jak zaraz się przedstawi. Dostajemy nową rączkę, tym razem Made in Japan.
jak mówiąc trochę tak nieprawidłowo, wykonana w Japonii, zrobiona w 100% z drewnianego drewna. No, dużo skuteczniejsza od naszej prawdziwej ręki, przynajmniej nie jest tak łatwo ją zgubić. Co jest ciekawe, bo jednak to jest kawałek drewna przymocowany do... Nawet nie wiem w jaki sposób do nas. A jednak muszę wam przyznać, że jak z początku... No, powiem, że trochę tak nie byłem przekonany do tego, do tej protezy i w ogóle. Tak z czasem powiem wprost, że ona nadaje sporego klimatu. No, i właśnie mamy sobie nową rączkę. Dużo skuteczniejsza, macie tutaj do poczytania sobie opis, jeśli chcecie. A dzisiejsze spotkanie zakończymy na rozmowie w sumie z rzeźbiarzem. What do you call yourself? Your eyes, the eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. Spoken like a true shinobi. I must carve the Buddha. You do what you will. Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. Tak jeszcze napomnę, smocze dziedzictwo. No. Ma dosyć spore znaczenie na świat tej gry i w ogóle na wydarzenia. Wiem, że to taki trochę delikatny spoiler, ale mam nadzieję, że wszystko niebawem zobaczycie. W szczególności teraz, kiedy jestem gotowy na granie takie powiedzmy bardziej nastawione na szybkie ukończenie niż na błądzenie i w ogóle na użalanie się nad swoją nieumiejętnością. Tak więc, na koniec, krótka rozmowa w lewej ręce i kończymy na dzisiaj. My left arm. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic? It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools? I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. I've said too much. Go now. You're quite the strange one. Yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. No, także resztę towarzyszy i w ogóle wszystko poznamy już w następnych odcinkach, a na obecny moment mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia, jak już przed chwilą powtarzałem, w kolejnych odcinkach drugiego sezonu Sekiro. Hej!